Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Nikodem. To jest dość nietypowy filmik, będziemy oglądać dzisiaj moje stare filmiki. Zgapiłem od Rezziego. Tak, zgapiłem od Rezziego, jestem łysą kurwą, która nie powinna się urodzić, ale to chuj z tym. Zobaczmy jeszcze na mój stary kanał. Tak, mój stary kanał, studio Ewakuacja przez ły. Kurwy, asymetryczny. HWDP, głupa setne, ajajajej. No, nawet całkiem, całkiem. Idę. O nie! To był ten czas, kiedy ja sobie filmiki lajkowałem, masakra. Myślę sobie, co się tutaj dzieje, jak to się nie wyrobię. Wyrobię. Asymetryczny gość, to jest ktoś. Asymetryczny gość, to jest coś. Asymetryczny gość, to jest ktoś. Asymetryczny gość, to jest ktoś. Widzisz asymetrycznego gościa, tu musisz uciekać, jak to nie wościa, to ości. Widzisz asymetrycznego gościa, tu musisz uciekać, bo on cię zabinie. Komentarz Anastazji, tam dziecko gada, hehehehe, efekty specjalne, tak Anastazja? To były faktycznie wtedy efekty specjalne, specjalne powiem ci szczerze. Nie ma to jak efekty specjalne w postaci mojej siostry. Ale efekty specjalne, Anastazja! Piątek, 13 piątek, ja jestem Mikrus. I właśnie, ja może to sobie puszczę. Piątek, 13 piątek, ja jestem Mikrus i zaraz potnę cię piłą. Piątek, 13 piątek, ja jestem Mikrus i zaraz potnę cię piłą. Trzech niezwykłych kolesi. Ja pierdzielę. Piątek, 13 piątek, ja jestem Mikrus i zaraz patynę cię piłą. O kurde, piękne czasy, piękne. Moje miasto nigdy nie śpi. Tyry tyry ty. Nie, to nie było to. XD. W moich kręgach już wielu. O nie. Przeprosi, nowa płyta dla Zośki. O nie. Ja to ja trzy. My tu jesteśmy. Bo ja trzy. My tu jesteśmy. XD. Ja pamiętam to, ludzie. To nie było aż tak dawno, dwa lata temu, nie? O, przyjaciele i kumple, uwaga. Te karteczki wtedy były, ej. XD. Dawno temu, nawet ich nie miałem, a ja głupi ich lubię. Wszyscy mnie nie lubię. Może jednego lub dwie osoby, aj. No. A reszta to już była w życiu przeszkody. To nie jest taktyka mody. Nie jestem głupi, lecz mądry byłem i nadal jestem debilem, pierdolonym, wróć. Nie będę już przekinał, bo to brzydko obiecałem przyjaciółce, może koleżance, sam już nie wiem. Widowisko to jest pośmielisko, bo wszyscy mają ze mnie bykę. Nie wie, mnie to nie rusza. Zastarczałem koło i go kręcę. Wszyscy, cała klasa, podnieśmy w górę ręce. Jak nie podniesiesz, to jesteś debilem. Kurwa, jaki pocisk. Plata się zawinięty wirem. Ej, ej, nie mam ich, może, może mam. Sam już nie wiem, była przerwa. Aj, teraz wracam, więc się debilu nie śmiej. Za późno nie, przeprosisimy. Za wcześnie na wybaczenie. Ej, pozdrawiam koleżankę moją serdecznie, no to nigdy.
za późno jest na przeprosiny, na wybaczenie, a jakoś mi kurde Sandra wszystkie moje grzechy wybaczała. Dziękuję bardzo, kurwy, do widzenia. Nie, Sanderka, przepraszam. No wiesz, lubię cię i w ogóle nie. Teraz wszyscy, Mikrus, ty jej nie lubisz. Ty ją... wiadomo co. To nie jest prawda, gnoje. Ja ją tylko lubię, to jest tylko... To... Ja się wypieram, bo ludzie teraz mówią, że ja z nią nie wychodzę, nie? Moją przyjaciółką, nie? Ja mówię, nie, ja się wypieram, ja z nią nie chodzę, to jest tylko przyjaźń. To jest tylko przyjaźń. I proszę nie podważać mojego zdania, to jest tylko przyjaźń. Ja nic nie wiem na ten temat, to jest tylko przyjaźń, mam wszystko w dupie. Dziękuję. Ja! Mam was wszystkich w dupie! I wszystko też. Jebać dziwki. Ja! Sprawdź to, człowiek. To normalna. Na nic nie mam siły, na siły, na nic! Nie mam siły, na nic nie mam siły, na fajki nie mam siły, na panki, mam wszystko w dupie, poje bajki. Siebie, teraz czas na ciebie, na ciebie, na ciebie. Chuj z tym, że przeklinam, zerwała ze mną dziewczyna, finał, wszystko moja wina, dziś piję, dziś świat kije, ha, wypierdalaj dziwko stąd, bo cię zabiję kijem. Czy z płaczu się bije? Nie, bo nie jestem debilem. Taktyka rapu Mikrusa. Śpiewa o nieudanej miłości z Grabowską. Sobie możesz, chłopcze, śpiewać o kim kurwa chcesz. Nienawidzę ciebie, bo ty jesteś ej, to ja, Nienawidzę ciebie, głowa oficjal, co? Jest zajebisty. 269 wyświetleń. Mikrus niepowstrzymany. Nie no, dobra. Wbijamy na mój obecny kanał Niko Games. Możecie zasubskrybować mój kanał oczywiście. Żeby nie było. Wypierdalać. O nie, halo. Rybolta się. Kurwy. Tak, wbijamy na mój kanał. Na mój kanał. Jezu, już jestem na moim kanale. Ja pierdolę. Kurwa. Pierwszy odcinek z Na Ryby. Aż mi się ciepło zrobiło przez te wspomnienia i w ogóle przez tą pekę. Mikuś się rozbiera na wizji. Idzie pięknie. Moja łysa morda. Nazwałem siebie łysą kurwą. Wypierdalać. O nie, 8 wyświetleń. Kurwa. Masakra jakaś. Dobra, Na Ryby pierwszy odcinek. Hej. Taki... gracz! Ile zacznijmy? Dobry, z tej strony Mikrus. Dobry! Taki... gracz! I raper. Dwa w jednym. Dobrze. Pierwszy odcinek z gry Na Ryby na Facebooku. Bo na razie tylko z gier na internecie będę nagrywał filmiki, bo to nie mój komputer i nie ma wejścia do płyt CD, więc to nie jest mój komputer. Tutaj mamy hajs, 26 hajsu. To nie mój komputer, nie będę nagrywał gier na pulpicie, nie będę sobie ściągał bandicama, a tu proszę już widzicie ładnie piękny tutaj bandicam jest nagrywany tutaj. Proszę państwa, i w ogóle nie mam komputera, cały czas ścisnę na matki komputerze. Ja jestem Mikrus i jestem łysą kurwą. Przede wszystkim, dobra. Na. Zobaczmy to. Cześć, siemanko, witajcie we Five Nights at Freddy's. Noc piąta. Noc piątą kontynuujemy. Ostatni odcinek był nagrany w sierpniu, 20 któryś sierpień.
i długo nie było w sumie odcinków, więc bardzo przepraszam. A dopiero ten... O Boże... Lagi... O ja pitole, ale lagi... Ja was ludziska przepraszam za moje lagi. Moje lagi mi pomogą. Zbieramy saszetki Euro 2.16. Tutaj ze Stefana to nawet nie ma co, kurde. O, Akinator jeszcze był. O, popatrzcie to! Pierwsza styczność z Q&A. No to ludzie, witajcie w moim pierwszym Q&A. Dobra. Dlaczego Q&A? Dlaczego nie FNAF? Dlaczego? Bo Q&A po prostu. Chciałem nagrać ziomeczki mi kazali, to jestem! Dlaczego? Wyglądałem jak taki menel spod Odido. Teraz też wyglądam z tą fryzurą jak taki menel spod Odido. Jak to Eryk powiedział, wyglądam jak Dariusz z Plunnych Spraw. Dzięki Ewa. O, zobaczmy to, Minecraft. Co to jest za gra? Co to jest za pierwszy odcinek? Co to ma być? Osoby klucz. Wiska, witajcie w Minecrafcie! Na modach. Lub też i nie. Później. Później! XD! Matka chyba wtedy na obiad woła. Później! Dzikotem na obiad! Później! Pięknie. Stare czasy, moje lagi mi pomagały wtedy, tak? Kochani. Q&A z klasą. O Boże. No. Siema! Siemanko, ziomeczki. Elo. No. To... Witajcie w dzisiejszym Q&A z najlepszymi kumplami z klasy. Memgierą, Kubą Jędryczkowskim i Sandrą Chudą. I Mikrusem oczywiście. Nie Chudą. Boże. Nikodem! Chodź tu do mnie! Sanderka już pędzę. Jutro przybędę, tak. O Boże święty. Jutro przybędę, Sandra, tak? Będziemy się jutro w szkole widzieli i w ogóle. Ale to Sandra w tle jak mnie woła. Nikodem! Maja i ten jej fail. Z Sandrą Chudą. Nie no. Nie śmiejemy się z Mai, kurde. Boże, Sandry! Kuba, twój głos mnie po prostu rozwala. Sorry, Jacob, sorry. Sorry, ziom. Sorry, ziombel. Ale wiesz, szanuję cię i w ogóle. O, halo. Kasia. Nie! Kasia. O nie, Kasia, halo! Stroimy falę na... Sanderka! O, tutaj Bożenka. Bożenka? To jest Sanderka. Tam jest Maja Giera, która lubi duże konie. Tutaj jest Sandra Chudy, która mieszka w Fałkowie. Numer domu nieznany, najprawdopodobniej mieszka w DPS-ie, tak? Tak, w DPS-ie, tak, pod sklepem, ale zobaczmy jeszcze tutaj. Kuba, dawaj kolejne pytanko. Nie, teraz Maja daje. No, to Maja, daj pytanie. Mikros. O, to tu jest ta akcja, uwaga. No, nie pozor, jestem. Weźcie się na rok. I tak wcześniej? Ej, Sandro, jak się zapisuje wszystkie? Dobra, dobra, kurwa, kolejny, ostatnie pytanie, bo może ona tutaj atakuje już. Kurwa, weźcie się, daj ostatnie. Ja pierdolę. Nie na Q&A. Nie. Dobra, Kuba, dawaj ostatnie pytanie. Kurwa, pizdzielce. Kurwa pizdzielce, Jacob. Dojebałeś.
to Bożena, kurde, jak nas balonami cisnęła. Jem, 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 kurwa, pizdzielce. Do roboty, kurwa. O Boże, to było tak, takie piękne, nie? Ostatnio to na tym, na grupce klasowej udostępniałem właśnie te urywki z tego Q&A. Taką bekę cisnęliśmy, nie? Że o ja pierdzielę. Wrzucone kolejne nagrywanie. Witajcie w kolejnym Q&A Mikrusa. Jestem tutaj stałym gościem. Tak. I dzisiaj z Mikrusem odpowiemy na kolejne... Maja, jak ty jesteś stałym gościem, to ja się z Sandrą nie przyjaźnię w takim razie. O nie. Palnąłem coś głupiego. Przepraszam. Przepraszam. Nie chciałem. Sandra... Nie oglądaj tego! Wyłącz to! Pytanka. No i ten Maxu! Jak ma na imię twoja wymarzona dziewczyna? No czekaj, no rozpoczęcie jeszcze! Beat. Kiedy jakiś beat? Beat odbędzie się o godzinie 11:15. Dzisiaj! Dzisiaj dobra, ale to dzisiaj będzie. Jak myślisz, czy uda nam się ten spektakl cały? Uda się, uda. Na stówę. Jak ja wyglądam? A... Julia, jak taka wiedźma wyglądała, Boże Święty, Julia, jak ty wyglądałaś, o Boże, Julia, o Boże, o daj bym Bożenka, tam Asia jeszcze gdzieś tam była. A czy będziesz trzymał za kciuki za Sandrę Balcery? Bo ona ma trudną piosenkę do zaśpiewania. OMG, dobra, może być, jedyna widać. Tak, ten, oficjalnie mówię, że ja ze swoją przyjaciółką Sandrę Balcerek zawsze trzymam kciuki, jak występuję gdziekolwiek, nie wiem gdzie ona tam występuje, mam to w dupie, ale, nie no dobra, może tego w dupie nie mam, ale trzymam zawsze za ciebie Sanderka kciuki, nawet może ci teraz dla niej łapkę w górę dać, żeby jej się wszystko udawało i w ogóle, ziomeczki, nie no po prostu... Łapki w górę dla niej dajcie. Nie dla mnie, dla niej. Dla przyjaciółki Mikrusa. Dobra. A, tam były jeszcze. Dobra, już nieważne. Dobra. Może pojedźmy do bardziej nowszych filmików. Zaraz będziemy kończyć. Vlog świąteczny. Z Maxem z tego tak laliśmy. W szkole, że masakra. Fajny jest Freddy z Minecraft. O Boże, tyle tych klocków poustawiałem, nie? Masakra. Counter Strike. Zobaczcie, o! Settlersy nawet, popatrzcie. Kurwa. Tutaj Slither JC S16. Co ja tu miałem, kurde? Desert Eagle? O Q&A. Przekroczyłem granicę pedalenia, to było dobre. To było dobre, kurde. Co by tu popatrzeć, o, mazurki. Mazurki, Boże. O Boże, o, GTA 5 miesięcy. O nie, liryczna chłosta, ten trailer. To wszystko rozwaliło. Babcia, Nikola, zobaczmy. Paść będę musiał. Przyjdę, idę po nią. Już zaraz idę po nią. Tak więc drogie dzieciaczki! Aż kurde zatrzymałem. Jeżeli chcecie więcej tych to musicie zostawić dużo łapek w górę dla Nikodemka, który tam siedzi. Lub nie? Ja się z wami żegnam. Zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję. I... I ja się z wami żegnam, drogie dzieciaczki. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Ja pierdzielę, kurde, babcia Nikola, to jest najbardziej zajebista babcia na YouTubie, nie? No nie licząc babci Remka oczywiście, nie? Babcia Remka wita w pieruńskim Q&A-u po prostu, no.
Ja nadal jestem widzem. Jeszcze. Właśnie, a za Isaaca trzeba się zaraz zabrać. No bo za GTA się zaraz zabiorę. Nie wiem. Nie wiem jak to będzie się, nie wiem. O chuj, jest już daddy. O kuźwa. To było do Grabowskiej, nie? Oh my god. Dobrze. Mazurki, maciurki. Tutaj Need for Speed. O nie. O nie. O cholera. Liryczna chłosta. Nie, ja tego nie włączam nawet tego. Mam sobie ten dar. Nie ma tak bit od Gimpusia wziąć. O stop, kurwa, mówi ci stop. Zmiany na kanale, XD. Koniec rapsów. Tak, koniec rapsów, a dalej rapuje, nie? What the fuck, papa! Dzień w szkole, o! Puścimy od bardzo ciekawego momentu. Siemanko, ja jestem niepodobny. No, halo. W domku, nareszcie. Jestem w domku, po szkole muzycznej. Nie? Chwila, muszę to znaleźć. Wytnę cię! Zrobię... Tu to gdzieś jest. Nikodem! O, to było tu. O, cio. Najgorszy przedmiot, jaki może być, drodzy ludzie. Najgorszy! Najlepszy jest WF z panem Gębalem. Wczoraj to oglądałem, to tak śmiechem jebłem, nie? Było gdzieś po 11, a tak śmiechem jebłem, jak to usłyszałem, nie? Z panem Gębalem. Teraz wszyscy taka beka. Z panem Gębalem. Nie no, pozdrawiam kolegów z klasy, to są zajebiste ziomy. Zajebiste ziomy jesteście, koledzy z klasy. Nie wszyscy, ale jesteście. Wiecie, w jakiś sam sposób was lubię, nie? XD, jeszcze moje stare intro gdzieś tam było. XD. Co my cały czas XD mówię? Wszystko przez pewnego ojca Mateusza, kurde, przez pewnego pana. Mazurki, maciurki. O, w sobotę nagram vloga, moi drodzy. Będzie vlog. Nic nie spoileruję, ale będzie vlog. Obiecuję wam to. I gościnnie wystąpi Piotrek, Piotrowiak. Pozdrawiam mnie Piotrusia. Serdecznie oczywiście też. O nie. Beka z dzieci na ity. Gdzie ją dziecko, kurwy. Jestem bardzo wyrafinowanym youtuberem, profesjonal ity. Uwaga, cicho. Tu się a ten tester, znakomity bitów. Kiedyś był pojeb do robienia bitów. Nie no, gdyby nie ten teledysk zjebany, no to ogólnie piosenka by spoko wyszła, nie? Z Lanem też gadałem na ten temat, na temat właśnie tej piosenki. Mówił, no spoczko piosenka. Mówił, no spoczko piosenka. No. Więc dużo ludzi, to znaczy dużo ludzi. Lan propsuje oczywiście tą piosenkę. Ja też ją bardzo lubię, miałem ją kiedyś nawet na telefonie ściągniętą. Ale teraz usunąłem, gdyż mi zaśmiecało troszkę. O, Minecraft, Foxy Pack 3. Mędziusz Romy tam gdzieś były jeszcze. Gimper vs. Ridgezone, liryczna chłosta, ja pitole, ile tych filmików mój brat nieźwieć, oczywiście, ja pitole. Pieprzone wizje przypominają mi, kim naprawdę byłem. O nie. Oh my god. Pieprzone dwie kurwy, nie wiedzą co to miłość. Co to kurwa jest pieprzona zawiłość? Co? Powiedziałem, zatrzymaj się dzipko, mówię ci stop, bo ci wpierdolę.
Ty wiesz co? Myślisz, że co możesz obrażać się? Szkoda! Ty gruba fato! I chcę powiedzieć, mamo, tato, on nie bije i dobrze, należy ci się to. Wybierdalaj mi stąd, ty gruba szmatko. Masakrą jest! Kurwa to, że się urodziliście i ty też gruba szmato. Masakrą jest! O Boże, o Boże. Wtedy jeszcze z Klaudią byłem, o Boże. I kurde Grabowski tak nienawidzi, że to się w pale nie jeści, nie? Masakra. O, dobra. Tutaj mamy GTA. Zobaczmy sobie filmiki moje nowe. A weźmijmy sobie to, kiedy odejdę. Eminem. Dwanaście łapek w górę, ja pitole. Czy kiedykolwiek oddałbyś ramię dla ukochanej osoby? Tak, ja na pewno bym oddał ramię dla kochanej mi osoby. Boże, pomóż, bo już nie mogę tak dłużej być wredny dla ciebie, siostrzyczko moja droga. Znienawidzona przeze mnie, przepraszam dzisiaj ciebie, braciszek oddana z jebem. Ty tego nie widzisz, dziecinko ma kochana, twój braciszek jest w niebie. Wchodzisz do pokoju i pytasz: braciszku, gdzie jest mamusia, gdzie ona jest? Młoda, nie wiem, wyjdą, bo braciszek pisze piosenkę. Ale braciszku, proszę powiedz mi, nie rozumiesz, nie wiem, idź oglądać swoje bajki. Od bardzo dawna próbuję ci to przekazać, ale nie wiem jak, więc powiem tak, że to ja Mikrus, a Mikrus jest szalony. Mikrus jest dzisiaj bardzo przez ludzi nienawidzony. Kiedy odejdę, nie patrz, tylko idź przy siebie. Nigdy nie zostawaj w tyle pasu, proszę ciebie. A ja będę na ciebie patrzył z góry, siostrze. Moja droga, będę na ciebie patrzył z góry, mamusiu. Moja droga, nie zapominaj o swym synku. Gdy odejdę, nie patrz, tylko idź przy siebie. Nigdy nie zostawaj w tyle pasu, bardzo proszę ciebie. A ja będę na ciebie patrzył z góry, mamusiu. Moja droga, nie zapominaj o swym synku. Kilkaset ludzi ciśnie ze mnie bekę. Tylko ona jest prawdziwa, tylko co miłe trwa. I to jest dla mnie lekiem. Zrozumcie, że ja też jestem człowiekiem i mam uczucia. Nie rozumiecie mnie? A to szkoda, prawdziwego przekazu nie potraficie zaakceptować. Tylko ona to potrafi, przyjaciółka ma serdeczna. Pamiętam, kiedy byliśmy mali, małe dzieci się ze wszystkiego śmiali. To były piękne czasy, dziś to już nie wróci. Ale ta piękna przyjaźń dalej trwa i nie pozwolę tych pięknych z mojego serca nigdy wyrzucić. O tak, w ręku talizman. Wspominam to wszystko aż do dzisiaj. Na koniec wakacji wyrzucany talizman, porzucany na pastwę losu. Wiem, że ja wielu rzeczach zawiniłem, ale teraz przepraszam cię, jestem wrednym przyjacielem, debilem i bardzo przepraszam mo mamusię za to, że jestem kubiający synem. A siostrzyczkę przepraszam za to, że ciebie biłem. Nigdy więcej nie pozwolę popsuć te piękne chwile. I mówię, zdychaj Sferu, zgin! Zdychaj Sferu, zgin! Ja muszę odejść, bo taka jest kolej rzeczy. Wredny skurwie musi zginąć, a z góry będę patrzył na me kochane pociechy. Tu nic do rzeczy, mój przyjaciel, nie, to przyjaciółka jest przy mnie. Mamusia i siostrzyczka tutaj będą przy mnie, w moim sercu me kochane, co tu już nie zawiniłem. I kiedy odejdę, nie patrz, tylko idź przed siebie. Nigdy nie zostawaj w tyle, bardzo proszę ciebie. A ja będę patrzył na ciebie z góry, przyjaciółko moja droga. Nie zapominaj o swym przyjacielu. Ja wam powiem szczerze, że jak ja to odsłuchałem, to popłakałem się, bo siostrę, matkę i przyjaciółkę przeprosiłem za wszystko, za to, co zrobiłem. I naprawdę dzięki za to, że ta piosenka się w ogóle w jakikolwiek sposób przyjęła. Nie wiem, czy Sandra to słyszała, czy nie, ale nawet mnie to nie interesuje, czy ona to słyszała, ale naprawdę, kurde, no 3 dni temu piosenka była nagrana i po prostu coś pięknego, ludziska. Moi drodzy, zasubskrybujcie mój kanał, bo sam niestety nie mogę. Wbijajcie na mojego Snapchata, na Instagrama, na Facebooka. Link macie w informacji mojego kanału do Face'a albo tutaj macie właśnie przy grafice
fanpage, o. Tutaj takie fanpage przed chwilą wyskoczyło. No i moi drodzy, jeżeli ten odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, zostawić subskrypcję, skomentować. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do następnych filmików. Cześć!